Mamy parszę dziewiątą, parsza Vayeshev, co się tłumaczy i osiedlił się. Tak jak mówiłem wcześniej, tu główną myśl jest dzieje Józefa, ale też tutaj jest epizod Judy, bardzo też malowniczy w swojej treści. Co tutaj? No bo nie opowiadamy tego dla samego opowiadania, tak? Jako jakiś scenariusz filmowy. Tylko to, co napisano niegdyś, dla naszego pouczenia napisano. Czego możemy się nauczyć w dzisiejszym dniu z tego fragmentu? Ja będę chciał poruszyć kwestię snów, ale to później. Dla mnie jest ciekawa ta kwestia, że człowiek z biegiem lat i z biegiem przeżyć się zmienia. Jeśli Bóg mu pobłogosławi, to zmieni się na lepsze. I tak było z Józefem, ponieważ nie był on taki wspaniały od początku swojego życia. Ten fragment, który mówił, że donosił na swoich braci, no nie jest taki za bardzo pochlebny. I później różne rzeczy się z nim działy. I chyba dzięki tym takim niepomyślnym wtedy zdarzeniom w jego życiu, dzięki tym zdarzeniom i dzięki błogosławieństwu Bożemu mógł zmienić swoje cechy osobowe, co późniejsze fragmenty nam to przedstawią. W każdym razie każdy człowiek ma jakieś wady, niemniej jednak nie jest tak, że tak musi zostać. Może pracować nad sobą, może Boga prosić o pomoc i zmienić się na lepsze. No bo tutaj w całej tej sytuacji, jak tu już uściślimy ten epizod Józefa i później jak to wpłynęło na późniejsze, to można by powiedzieć, no on był tu, jak powiedziano, 17-letnim chłopcem, czyli dosyć młody człowiek. Możliwe, bo tutaj z tego tekstu wynika, że on był jakby taką oczami Jakuba, tak, i on go informował. Posyłał Jakub po coś, tak, żeby informował go w takich sprawach. Ale cała ta historia też pokazuje to, że został w tej nieprawości sprzedany jako niewolnik. I jak kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, liczyliśmy, on ponad 20 lat w tej niewoli był. To ogólnie rzecz ujmując, cała postawa Józefa pokazuje, że on miał jakąś ułomność, którą Bóg jakby przez tą niewolę prostował w nim. Też tutaj, co czytaliśmy, że do podczaszego mówi: wspomnij o mnie faraonowi, bo jestem bezprawnie tutaj uwięziony. Czyli też zdaje się na człowieka i w tej całej swojej historii młodości, że tak ujmę, nie dostrzega pewnych cech, które Bóg w nim zmienił przez ten czas. To później widzimy, gdy to w następnej będzie parszy, gdy przychodzą bracia i później on się ujawnia i oni żałują i on im wybacza, bo dowiedział się, po co ma tu być. Dlaczego tak to się wszystko potoczyło. Zaczął dostrzegać w tym wszystkim, że życie nie zależy, czy niewola w tym wypadku, od wstawiennictwa tego podczaszego, tylko wszystko zależy od Stwórcy. Ja to tak widzę, że on zrozumiał, potrzebował tych, tak jak mówię, około 20 lat,
żeby to pojąć. Natomiast ten przekład poznański tłumaczy, że donosi, takie no dosyć negatywne określenie tutaj użyto. Warszawsko-praski mówi, że donosił tak, ale o złym postępowaniu swych braci, czyli że no jak był posłany zobaczyć, co oni robią, tak, ze stadami. Może wiemy o tym, że stada były głównie hodowane na mleko czy na pozyskiwanie runa. Sierści, tak? I może praktyką pasących było po prostu tak, jak tutaj jest, że zabijano, później mówiono, że to zwierzę dzikie rozszarpano, oni po prostu się żywili tymi owcami i może, czy kozami, i może w tym znaczeniu no chciał być uczciwy i powiedzieć ojcu, że tak, takie rzeczy się mają. Tutaj oddano, że oni go nie lubią, tak? Z takiego powodu. Oni trzymają tutaj, widać, ze sobą jakąś taką, jak się mówi, sztamę, współdziałają, natomiast on może taką, jak młody ma, był, chciał być uczciwy przed ojcem. Trudno powiedzieć. W każdym razie ta uczciwość tutaj w pewnym sensie widoczna jest z tą relacją molestowania, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, żony Potifara. On definitywnie wie, co jest prawa, co nieprawe jest. Czyli można powiedzieć też, że w pewnym sensie Jakub go lubił, bo może mu wszczepił tą prawość, bo z niczego ona się nie wzięła. Czyli wiedział Józef, co jest prawe, a co nie. Może dlatego Jakub go bardziej lubił. Świetnie te sny potrafili zinterpretować. Czyli bracia mogli wcześniejszy sen zinterpretować, że oni się kłaniali Józefowi, a później Jakub zinterpretował kolejny sen, że również on się kłaniał Józefowi. Więc no to nie było tak, że ja myślę, że że Józef miał takie cechy, które potrafiły każdego wkurzyć. Może jego taka też w tym wszystkim bezkompromisowość to była, bo tego ludzie nie lubią. Ale prostolinijność, tak? Bo on snem mi się śnił i chciał go opowiedzieć. On może nie znał tego znaczenia, a oni powiedzieli, tak? Można w różny sposób opowiadać i z różnym tonem w głosie. Tego nie akurat tekst nie przełoży. Mhm. Być może poniżany przez braci chciał czegoś takiego, żeby ktoś go docenił. Może po tego potrzebował takiego docenienia, a to tym bardziej wkurzało innych. No trudno powiedzieć, ale coś takiego było. Mhm. Bo tutaj jeszcze chciałbym wrócić do samego tekstu, czyli rodzaju 37, werset 3, bo tutaj tekst w zasadzie większość oddaje, że ukochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich synów. I tutaj chodzi mi o ten fragment. Może dlatego, że urodził się on, gdy Jakub był jeszcze w podeszłym wieku. To tłumaczenie w większości przekładów jest interpretacyjne. Bo dosłownie tam jest, że dlatego, że urodził się Jakubowi syn w starości. To chyba... bo tam dosłownie jest urodził się w starości. Czyli Izrael czy Jakub kochał Józefa, bo urodził się w starości. I można to tak zinterpretować, jak te przekłady oddają, ale można to też zinterpretować inaczej. W pierwszym tłumaczeniu jest to jak najbardziej prawidłowe. Ale czym się wiąże starość? Mamy w Biblii wiele odnośników do starszych osób. Bóg jest przedstawiany jako sędziwy,
Z czym to się wiąże? Z mądrością, z pewną wiedzą, z pewną też pokorą, można powiedzieć. I może te cechy, mimo ze względu na to, że Jakub, można powiedzieć, zmądrzał, doświadczył wielu rzeczy, przekazał Józefowi coś bardziej wartościowego. Zresztą, tak jak powiedziałem, postawa Józefa z żoną Potifara na to wskazuje. Na te inne też rzeczy wskazuje, że jakieś cechy wyniósł z tego domu. Dlatego Izrael, czyli Jakub, go bardziej miłował od innych synów, bo tamci to oni widać, że tak postępują, no laicko byśmy powiedzieli dzisiaj. Czyli tak jak wszyscy, czyli się kierują własną korzyścią bardziej niż jakimiś zasadami. To widać w tym, że chcą go zabić jako brata swojego. Pałają nienawiścią, podsycają to, trzymają ze sobą i tak dalej. I może tutaj jest ta różnica, bo mamy pewne sugestie gdzie indziej. Mateusza, 10 rozdział. Ewangelia według Mateusza, 10 rozdział. 21 i 22 werset. Tutaj czytamy tak. Brat wyda na śmierć brata, a ojciec syna, dzieci wystąpią przeciwko rodzicom i będą ich zabijały. I wszyscy was nienawidzą z powodu mojego imienia. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie wybawiony. Tutaj jest o rodzonym bracie. Tu nie ma mowy, jak niektórzy chcą, o duchowych bratach, synach, ojcach, tylko tu jest o rodzeństwie, o bliskim pokrewieństwie. I tu jest brat wyta na śmierć brata, bo was znienawidzą z powodu mojego imienia. Można by to też zinterpretować z powodu waszej prawości, świętości, która ich w pewnym sensie oskarża. I właśnie mając na względzie to, co Jeszua powiedział, w relacjach tu, gdzie jest w domu Jakuba, Izraela się dzieje, dochodzę do takiego wniosku, że Józef urodził się Izraelowi w podeszłym wieku, gdzie on, no chcąc nie chcąc, ta starość daje jakąś mądrość i doświadczenie, którą zaczął Józefowi przekazywać. I z tego powodu może ta różnica nastąpiła, wręcz do nienawiści dochodząc. A te sny jeszcze pogłębiły to. Spójrzmy na to w ten sposób, że to, że Józef wykonywał polecenia ojca, czyli miał się dowiedzieć, co tam się dzieje, a on w swojej prawości, szczerości przyszedł i powiedział tak, jak było, czyli nie zatajał niczego, czyli można powiedzieć innymi słowy, no donosił ojcu, tak? Tak to ze strony tych pozostałych braci jak najbardziej jest to określenie właściwe, ale z tej prawej strony, no to on informował, tak jak rzeczy się mają. Widzimy tu dwa punkty różne na tą samą sprawę, a zupełnie inne wnioski są, inne określenia padają. I tak samo w Ewangelii Mateusza. Brat wyda na śmierć brata. Dlaczego? Bo nienawidzą z powodu mojego imienia. Znienawidzą was z powodu mojego imienia. I jest jeszcze jedna cecha, którą Jeszua moim zdaniem też tutaj właściwie się odnosi do tego, co mówiłem wcześniej, że Józef potrzebował długiego okresu czasu, żeby coś w nim się zmieniło, bo
Jest coś takiego w ludziach, gdzie czują się, jak coś wiedzą więcej, że czują się tacy wyżsi ponad innych. Józef, z tego co wiemy, prawdopodobnie w stosunku do swoich braci umiał czytać i pisać. To jest takie domysły tutaj z innych źródeł, że on to potrafił, umieć, dlaczego Potifar go kupił jako niewolnika wykształconego. I to wszystko mogło spowodować właśnie też tą pewnego rodzaju pychę, gdzie on był tym umiłowanym, można powiedzieć, prawą ręką ojca, gdzie czuł się może jako młody, ale to wywyższenie w pewnym sensie, no bo też tu wchodzi w grę ten epizod, co ten pierworodny współżył z żoną Józefa, nie Józefa, tylko jego ojca Jakuba. To wszystko może tutaj się nakładać i to wywyższenie Józefa przez ojca mogło mu, jak to się mówi dzisiaj, zawrócić mu trochę w głowie jako młodemu człowiekowi. Bo mamy... Tak? Mamy to wszystkim tym braciom coś brakowało. Oni nie byli tacy idealni, tylko dlatego, że są wymienieni w starych pismach biblijnych. Tak, ja tutaj nie kwestionuję ich proroczych później, co Bóg z nim, co do nich ma... jakieś swoje tam plany, tak? Bo to później widzimy, że to wszystko ma znaczenie, tylko tutaj ja bym to określił tak bardziej, że oni byli tacy, no, ludzcy bardziej, czyli tu i teraz korzyść taka i taka, natomiast Józef jako młody może nie patrzył na to, może właśnie miał szczepione te wartości wyższe, ale te wartości, to wywyższenie ojca mogło w nim spowodować pewnego rodzaju pychę. Bo mamy taki epizod opisany w Ewangelii Jana. Zobaczmy sobie. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Od 18 wersetu tutaj czytamy tak. A kiedy świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie znienawidził pierwej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem ze świata, świat was nienawidzi. I tutaj, zapamiętajcie sobie słowa, które wam powiedziałem. Zaraz do tych słów dojdziemy. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, i was będą prześladować. Jeżeli przestrzegali moich nauk, to i waszych będą przestrzegali. Ale to wszystko będą czynili przeciwko wam, dla mojego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają usprawiedliwienia dla swojego grzechu. Tutaj Jeszua potwierdza to, co wcześniej czytaliśmy, że będą was nienawidzić, wydawać brat swego brata, bo jesteście sługami. A skąd... Dlaczego oni mieli być sługami? Czyli oni nie mogą być wyżsi od mistrza, czyli w tym wypadku Jehoszuły. Ewangelia Jana, 13 rozdział, od 12 wersetu, przykład poznański cały czas mamy, czytamy tak. Kiedy więc umył im nogi, włożył okrycie, usiadł znowu przy stole i powiedział: czy wiecie, co uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście umywać sobie nogi nawzajem. Dałem wam przykład, abyście tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, czyli amen, amen, mówię wam. Amen, amen. Sługa nie jest większy od pana, ani posłaniec większy od tego, który go posyła.
Jeżeli to rozumiecie, zobaczmy, jeżeli to rozumiecie, jeżeli tak będziecie czynić, tu jest szczęśliwi, ale błogosławieni będziecie. Jest taki mechanizm, że człowiek, który ma czegoś więcej, tak, wiedzy tutaj, bliskości z Mesjaszem, tego, co on nauczył, może powodować pewnego rodzaju pychę, wywyższanie się. I ja to widzę w tych przywilejach, można powiedzieć, które ojciec dał synowi, czyli Józefowi. Jeszcze go szatą kosztowną wyróżnił. Natomiast Jeszua mówi, pamiętajcie o tym, zrozumcie, jeżeli będziecie czynić tak, że pomimo tego, co posiadacie czy posiedliście, będziecie sługami, nie będziecie się wywyższać, to będziecie błogosławieni. Połączmy to z to, co czytamy w dziejach Józefa, z jego długim zniewoleniem. Ja widzę w tej historii Józefa, że wszystko to, co złe, bo to złe, nie kwestionuję tego, złe to, co bracia uczynili z nim. Ale Bóg obrócił to na dobre i dla Józefa, dla jego braci i dla jego ojca, dla całego tego, tej całej rodziny. Jako naukę, jako tutaj połączenie z tym, co Jeszua powiedział, że możemy dostępować jakichś wyróżnień w dziele pańskim, tak to ujmę, w ciele Mesjasza i żeby to nam nie zawróciło w głowie. Żebyśmy się nie wywyższali nad innych. Często to widać zresztą tu w postawie tych religijnych ludzi, jak to dzisiaj nazywamy, czyli w tam dawnym Izraelu, którzy są nazywani stronnictwem faryzeuszy, stronnictwem sadyceuszy, nauczycieli pisma, gdzie oni się wywyższają, bo oni wiedzą, co jest prawe. Oni teraz są prawi, a reszta to grzesznicy. Oni powiększają sobie, przedłużają frędzle cicit, bo oni chcą pokazać, jak oni są prawi. Jeszua mówi, ale ten grzesznik, który przyszedł i bił się w pierś, odszedł usprawiedliwiony, a ten nie, ten drugi. Dużo takich przypowieści, dużo takich zdarzeń się od razu przypomina w tej kwestii wywyższania się z powodów pewnej pozycji, pewnej wiedzy, tak, bo wiedza też tutaj odgrywa dużą rolę. Wszyscy musimy o tym pamiętać, zrozumieć. Można tutaj jeszcze dodatkowo przeczytać Ewangelię Jana 17 rozdział od 14 do 17. Też w tym podobnym tonie, co wcześniej czytaliśmy Ewangelię, tutaj czytamy tak, ja przekazałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, tak jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę o to, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. Jak mogą współcześnie bracia rodzeni, siostry, ojciec, matka, dziadkowie, ktoś z bliskiej rodziny znienawidzić tych, którzy podążają za Jeszuą z jego powodu, z jego nauki? W tej parszy jest jedna rzecz, którą już wielokrotnie podkreślałem. 40 rozdział, 20 werset. Wróćmy do parszy, do rodzaju. 40 rozdział, 20 werset. Na trzeci dzień była uroczystość urodzin Faraona, który wydał przyjęcie dla swoich wszystkich dworzan. To przyjęcie było ku czci Faraona.
z okazji jego urodzin. Był czczony w tym dniu. I pokrótce, z tego powodu będziecie znienawidzeni. Tak jak czytałem wcześniej w Ewangelii, bo nie jesteście ze świata. To jest oczywiście figura, nie jesteście ze świata. Tak jak Jeszua nie jest ze świata, on nie kultywuje tych zachowań. Nie prosi, żeby zabrać ze świata, ale byś zachował od złego, od złych rzeczy. Nie są ze świata, bo urodziny to jest typowy dzień kultu człowieka. Masz oddawać cześć, tak jak Jeszua powiedział, tylko Ojcu, który cię stworzył. Nikomu więcej. To jest podstawa tego wszystkiego. Poświęć ich w prawdzie, twoje słowo jest prawdą. Czytaliśmy w Ewangelii Jana 17:17. Jakie słowo wiekuistego jest prawdą w tym wypadku? Kapłańska, tu już też czytałem wielokrotnie, 18 rozdział od 2 do 5. Nie postępujcie tak, jak jest to zwyczaj w Egipcie, gdzie te urodziny były, w Egipcie, gdzie mieszkaliście, lub ziemi Kanaan, do której was wiodę. To ja już tutaj skrócę to. Czyli Kapłańska 18:2 do 5, Rzymian, list Pawła do Rzymian, 12 rozdział 1 i 2. Nawołuję więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście oddali się Bogu na żywą ofiarę świętą i przyjemną. Będzie to wasza duchowa służba. Nie ulegajcie też obyczajom tego świata, lecz przemieniajcie się, odnawiając waszego ducha, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre i miłe Bogu i doskonałe. A Jeszua modlił się, poświęć ich w prawdzie, twoje słowo jest prawdą. To w kapłańskie. Oznajmij to synom Izraela. Jam jest Jahwe, Bóg wasz. Paweł niczego więcej tutaj nie naucza, jak to, co mamy już w kapłańskie opisane. Jakuba dodamy do tego jeszcze. Wiarołomni, czyż nie wiecie, że przyjaźń, Jakuba 4:4 do 5 wersetu. Wiarołomni, czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem oznacza nieprzyjaźń z Bogiem? Kto bowiem chciałby być przyjacielem świata, stałby się nieprzyjacielem Boga. Albo czyż sądzicie, że na próżno Pismo powiada? Niemal zazdrośnie strzeże on ducha, którego was zgotował, któremu was zgotował mieszkanie? Mamy być mieszkan, miejscem świętym, gdzie się oddaje cześć komu? Sobie? Jako urodziny? Innemu jako urodziny? Czcić człowieka, stworzenie? Czy Stwórcę mamy w naszym ciele, gdzie przebywa Duch Boży, mamy czcić tego, który stworzył niebo i ziemię? Kogo mamy być przyjacielem? Dlatego to współgra z tym, co wcześniej czytaliśmy w Ewangelii Jana. Świat was znienawidzi. Z takich też powodów. Bliscy będą wydawać was. To jest wszystko spójne i harmoniczne. Te wersety, co przeczytałem w stosunku też do, jako podstawę dziejów Józefa, to co się tam, ta nienawiść jego braci w stosunku do niego, pokrywa z tym, co Jeszua naucza, co później apostołowie nauczają. Dlatego też czytając tych patriarchów, gdzie im się dzieci rodzą, to jak tam poczytamy, to jest naście lat, znaczy kilkadziesiąt lat, jak mu się rodzi syn czy córka. Czyli już jakieś doświadczenie jest. No oczywiście powiemy, no oni żyli setki lat, no to co tam, jak ktoś mu się tam urodził w wieku 50 czy 100 lat, czy więcej, to co to dla nich jest? Dzisiaj człowiek żyje standardowo te 70 czy 80 lat i jak już się decydują ludzie na potomstwo, to jest to zresztą jakby medycyna wskazuje, że dla kobiet lepiej jak wcześniej urodzą. No ale nie ma tego doświadczenia życiowego, nie ma tej mądrości, którą rodzice mogą przekazać następnemu potomstwu.
Zresztą dzisiaj system tak zaczął funkcjonować, że to system wychowuje dzieci, a nie rodzice. To jest kolejna rzecz nakładająca się na to, jak postępują dzieci. Może ci, którzy przeszli ten etap dzieci w młodym wieku, może nieraz sobie pomyśleć, że gdyby te dzieci były później, teraz na przykład, to byśmy je wychowali inaczej, byśmy wszyscy postępowali z tymi dziećmi inaczej, inne wartości byśmy im przekazali. Coś w tym jest, że ten podeszły wiek ma tą mądrość w wychowaniu następnego pokolenia. Co tutaj jeszcze w tej parszy moglibyśmy powiedzieć? Co tutaj jest? Czy ten epizod Judy coś nas uczy? Czy możemy tutaj coś powiedzieć, czy zrobimy przerwę? No to prawo wzbudzenia potomstwa zmarłemu bratu, to później w Torze czytamy. Czyli tutaj jest przed Mojżeszem już. To Juda znał to prawo. Tamara jako Kananejka, źle mówię, bo to jest Kananity, czyli on nie był Kananejka była żona Judy, a Tamara była żoną jego syna i nie była Kananejką. Bo tu jest Kananity, to jest jakby, nie wiem jak to jest przetłumaczone, czy to jest od Kanana. Tu jest pewnego Kananejczyka, inne przekłady mówią, czyli mogła być żona Judy Kananejką. Natomiast o Tamar nie mamy jakby tutaj, skąd ona jest. Nie ma, skąd ona jest, jakiego pochodzenia jest. W końcu tutaj dostrzegamy to prawo, że tak ujmę, wzbudzenia potomstwa zmarłemu bratu. To później w tych prawach, co Bóg przekazał Mojżeszowi, jest ujęte. Natomiast no tutaj Juda, no, też widzimy tą złą rzecz, którą Juda uczynił, czyli nie dał tego trzeciego syna Tamar. Wszystko się obróciło jakby w dobrym sensie tym, że tutaj Tamar chciała mieć to potomstwo. To prawo jej do potomstwa, też prawo do wzbudzenia potomstwa jej mężowi. Tutaj ten zabieg, cały podstęp, można powiedzieć, Juda później uznał za prawość, że to on uczynił nieprawość jej, postępując, czyli nie dając tego najmłodszego syna jej za męża. Natomiast mnie tutaj zastanowiło, jak czytałem ten zwrot w tym przekładzie poznańskim. To jest 38 rozdział, 15 werset. Juda zobaczył ją, wziął ją za nierządnicę, gdyż zakryła sobie twarz. Zobaczmy, wszystkie przekłady mówią, że tym, no może pewnie jeszcze inne elementy, ale jednym z tych elementów oznak nierządnicy, symboli nierządnicy, jest zasłonięta twarz. Można taki wniosek wyciągnąć? Bo tu wszystkie przekłady o tym tak to oddają. Bo chodzi mi o co? Jest pewna grupa, która nakazuje kobietom zakrywać twarz. Pytanie dlaczego? Bo traktują te kobiety jak tutaj co czytamy? Pewna religia, byśmy powiedzieli, która do naszych czasów wymaga tego, aby kobiety zakrywały sobie twarz. Pomyślmy o tym, czy to w dawniejszych czasach Judy był jeden z elementów
tego sakralnego, bo to chyba tysiąclatka mówi, że to taki był sakralna nierządnica. To jest ciekawe pytanie, dlaczego tu mamy ten element w stosunku do nierządnicy, a jest pewien system religijny, który nakazuje kobietom zakrywać dokładnie twarz. Skąd to się wzięło w tym wyznaniu? Dobrze, to zróbmy przerwę do 14 i poruszę sprawę snów. Tutaj Jakuba, ciągle mi się mylą te imiona, Józefa. Jak to wygląda? Jakie elementy są snów, które Bóg przekazuje? Ale to po przerwie. Zapraszam ponownie na 14.